Witajcie moi drodzy. Najgorsze ubrania nałożone. Jak widzicie, to znaczy, że przyszedł czas na malowanie, bielenie czy wapnowanie, jak zwał, tak zwał, drzewek owocowych. Kiedy robimy ten zabieg i po co robimy ten zabieg, czy można go nie robić? Oczywiście, że można go nie robić, tak? Wielkiej straty nie będzie. Po co właściwie robimy bielenie? Tak naprawdę po to, żeby nie nagrzewała się. Zobaczcie, teraz właśnie te dni już się pojawiają. Ten zabieg powinien być zrobiony już na początku stycznia, ale z różnych względów nie mamy czasu, tak jak ja na przykład, możliwości czy też warunki atmosferyczne, pół metra śniegu nie pozwalają, żeby tu się zbliżyć do drzewek, więc wiadomo, że robimy kiedy możemy. A druga zasada ogrodnictwa mówi, że im później, tym gorzej, ale lepiej później niż wcale. Więc ja to robię teraz. Zobaczcie, nie odpowiedziałem na pytanie, po co to robimy. Drzewo, a właściwie kora, zobaczcie, tu ciemna się bardziej nagrzewa niż jasna. Ten kolor właśnie biały sprawia, że tak nie chłonie kora ciepła w czasie właśnie teraz dnia, a wieczorem, nocy, gdy temperatury spadają, no to ta różnica temperatur będzie dzięki temu, że pobielimy drzewko, będzie mniejsza. A skutkuje to tym, że mniejsza różnica temperatur, że po prostu kora nie popęka w takim stopniu, gdyby to było ciemna kora, tak? By się bardziej nagrzała, soki szybciej zaczynają krążyć. Raz, że szybciej, raz, że w większej ilości. I po prostu te soki, które są pod korą nagrzaną, nocą po prostu zamarzają. A zamarzając po prostu powoduje to, że to się rozsadza i powstają zgorzelinowe rany, przez które w bardzo łatwy sposób się dostają różnego rodzaju patogeny. Więc to malowanie właśnie głównie, a właściwie tylko temu służy. No i coś, moi drodzy, fajna zabawa. Taki relaksik dla mnie, zobaczcie, nic się nie męczę. Dobry pędzel, dobre ubranie, musi być ochronna odzież. U mnie to jest nie za bardzo, ale mam okulary, tak, więc u mnie to... A ktoś nie ma nosi okularów, pamiętajcie o ochronnych okularach, bo naprawdę jest wapno, jest taką substancją żrącą, gdyby się dostało do oczu, to bardzo, bardzo nieciekawa sytuacja, więc okulary, czapka muszą być. Krzewy, porzeczki, agresy na przykład też chyba krzewy można. Nie musimy tego robić, nie. Z tego względu, że po prostu musiały być grubsze gałęzie, 5, 6, 7-letnie, a takie przy drzewkach po prostu, przy krzewach owocowych należy wycinać. Więc jak ktoś ma, to może malować, ale to źle robi, tak? Nie powinien w ogóle dopuścić do istnienia. Ja nie uważam, bo to malowane. Świeżo malowane. Tak. Operator musi uważać, bo żeby się nie pobrudził. A ja mogę się pobrudzić. I zobaczcie, fajna robota, naprawdę taki relaksik. Do czego to można porównać? No chyba do koszenia trawy, tak? Czy do grabienia liści. Taka po prostu relaksacyjna praca. Jak ktoś lubi, to lubi. Jak ktoś nie lubi, to nie będzie pobielał. I też nic tam wielkiego się nie stanie, ale zawsze profesjonalni ogrodnicy na amatorskich działkach, tak jak ja, takie bielenia robią i fajny efekt, bo drzewko ładnie wygląda. A że troszkę się ubrudzimy, to co z tego? O, zobaczcie, na jaką wysokość malujemy? Ktoś zapytał w komentarzach. Na jak najwyższą, tak? Im wyżej, tym lepiej. Ale te minimum 1,5 metra, żeby tu było pobielone. I najważniejsze jest to, żeby to było od strony południowej. Czyli w naszym przypadku patrzymy, jak operuje słońce w takim mniej więcej wymiarze, tak? Czyli wiadomo, że tu jest południowa strona. Ale ja maluję, żeby dla estetyki całe drzewko malujemy po prostu, żeby to nie było tak nieestetycznie, jak to się mówi. Jak najbardziej te wapno wciskamy. O, szkodników to nam nie ograniczy, ale w jakimś tam stopniu. Czemu? Bo na białym przecież się widać. To też w razie czego. No niby tak, tak, ale to... Taki bonusik może bardziej. Mały bonusik, tak. Przede wszystkim to, jak wspomniałem o tym, o tej... Zmniejsza nam to amplitudę temperatur, o. I drzewka ładnie, śliweczki pomalowane. Teraz pójdziemy potem sobie po resztę, bo mamy sporo tego malowania, już nie będziemy pokazywać. Także malujcie wasze drzewka, bo to fajny proces. Przydatny na pewno. No i cóż, pytania w komentarzach. Jeszcze taka moja jedna uwaga do was, jak wymieszacie, to zróbcie takie gęstsze, tak, zobaczcie. Jak zrobicie za rzadko substancję, to będzie wam ociekało, a nic wam nie zostanie. A ja zrobiłem gęstszą w tym roku i zobaczcie, naprawdę super to wygląda, bo
raz, że lepiej się trzyma, tak nie ocieka i na dłużej wystarczy. Także to ładnie teraz przy takiej pogodzie obeschnie, to będzie to myślę, że rok, a nawet dwa trzymało. A jak zrobicie za rzadkie, także pamiętajcie, litr, co ja gadam, kilogram wapna na pół litra wody. Taka gęsta, zobacz Ania, pokaż to jak to wygląda, taka gęsta substancja, prawie to jest takie już, tak, czuć, taka jakaś śmietana dobra, 30, jak to się mówi. I po prostu malujemy takim większym pędzlem, żeby się nie gluzdrać. Temperatura chyba musi być tam powyżej zera, co? Powyżej zera temperatura, tak, dobrze mówisz, tak mniej więcej, żeby to wyglądało. Plus 2, plus 3 już wystarczy zupełnie, najlepiej jak jest plus 5, tak, to ładnie wtedy się przyczepia. Drzewka wszystkie stare, młode, tak? Najlepiej właśnie im grubsze, tym bardziej potrzebuje, tak, bo wiadomo, że grubsza kora to ma więcej tych, mogą bardziej popękać, tak? Młoda jeszcze tak mocno nie pęka kora. Ale profilaktycznie lepiej wszystkie drzewka, nawet od tych młodszych zacząć, może nie rocznych dwóch, ale już od trzeciego roku już lepiej ten bielenie wykonywać. No i jeśli chodzi o wapno, to lepiej kupić profesjonalne, tam się nie bawić, chyba że już nie macie. Mówię, koszt kilograma to jest 10 zł, więc chyba nie zbiedniejecie. Ale jakaś tam farba może być, jak ktoś. Można dodać farby emulsyjnej, tak, jakieś tam 5%, czy nawet niektórzy 10%. Ja nie dodaję farby w ogóle żadnej, tylko wapnem maluję, zobaczcie, ładnie to się przyczepia. Ładnie to kryje te drzewko, tym bardziej, że u nas są regularnie malowane, więc też ma to wpływ. No i cóż jeszcze, no wapno lepiej, jak macie stare, możecie stare użyć. Ale jak nie macie, to lepiej kupić świeże, bo naprawdę ma lepsze właściwości. I co roku wpływać sobie kilogram, czy jak macie więcej drzewek, to większą ilość, tak, czy 4 kg, czy 5 już, w zależności od tego, jakie macie. No, nasze potrzeby, kilogram jak najbardziej wystarcza. I to tyle, moi drodzy. Masz, Ania, jakieś pytania jeszcze? Nie, już nie. Na kolejnym filmiku będziemy coś innego robić. Cześć.